Słuchajcie, strasznie zgłodniałem, może byśmy coś zjedli. A mamy komu? Znaczy, mamy co? No, może został jeszcze ten kawałek baleronu. Trzeba by poszukać. Ostał nam się jeno sznur. Kochani, wiesz co? Ty mnie tu pesymizmu nie zasiewaj, dobra? No. Dobra. Kto mnie tu wrzucił peta? Dobrze, że ci nie wyrzucił. Jasne, a poza tym to nie jest żaden pet, tylko letko nadpalony Marlboro. Masz szczęście. Ale zapałek nie ma, zresztą później się zapalę. Kiedy? Jak będę wracał. To my cię odprowadzimy. Dobra, dobra. Moment, mam. No i co wy na to? No, no. Ależ jajo. Nieprawdaż? Sam wybierałem, delikatesowe, kochani. Chyba kurze. Kurze, ale duże, dlatego się mówi delikatesowe. Kochany, muszę ci pogratulować tego jaja. To chyba od bojlera. Brojlera. No grunt, że duże jest. Słuchajcie, wy nie macie za grosz rozeznania. Brojlery to są kury mięsne, takie kurze mamuty. A są? A co, też wyginęły? Nie, no moment. Mięsne, nie mięsne, ale jaja chyba znoszą, nie? Tak, nawet ze stoickim spokojem, ale rzadko. Rzadko, nie rzadko, grunt, że jajo dorodne jest, dlatego ci mówię, że najlepsze są od bojlerów. Brojlerów w ogóle, według mnie najlepsze jaja są od wierdzielowej. A co to za rasa? Biała, podmiejska, szkoda, że nie znacie, jakaż to czysta kobieta. Kury zadbane, koguty muskularne, w ogóle duża kultura rolna. Też znam taką, ta ma same zbuki. Co, z Japonii paczki dostajesz? Nie, z Karczmisk mi przywozi, a to jajo od kogo? Nie wiem, chyba też od kury, w bramie po ciemku kupowałem. Dużo dałeś? Sporo, klubowe paczkę zapałek i ogórek. To sporo, chociaż jeden mój znajomy właśnie za klubowe dał 2 jajka, 10 landrynek, zeszyt nutowych i ołówek. No kochani, nic dziwnego, ceny się zmieniają. Jeden mój znajomy 2 tygodnie temu za baterię R14 dał 0,5 kg kaszy manny, margarynę i dostał 3 karmeny reszty. A już przedwczoraj... A już przedwczoraj musiał dać 1 kg kaszy, margarynę, cebularza i czapkę. Mu ukradli. Ajajajaj. To strasznie przepłacił. Ale ty chyba nie przepłaciłeś, jajo wygląda dobrze. O, pieczątkę nawet ma. Musi mieć, kontrola techniczna. Chodzi o to, czy jajo jest świeże. Jak jest świeże, to się właśnie stawia pieczątkę. A jak nie świeże? To czuć. Tego nie czuć. Szkoda, że tylko jedno mamy. Ciesz się, że w ogóle mamy. Popatrz, a kiedyś to jaj było bez liku. Pamiętam, jak tradycyjnie co roku w domu rodzinnym robiliśmy pisanki. Rzucało się jaja do łupin po cebuli. To już wtedy nie stać was było na całą cebulę? Stać, tylko tych łupin one nabierały odpowiedniego, takiego rozumiesz, postępowego koloru. Potem się na nich drapało wzorki, pociągało woskiem i układało na reprezentacyjnym talerzu. Tak tradycyjnie? Nie, tak żeby nie pospadały. Też sprytnie. No, a potem wuj odnosił całość do cepeli, inkasował należność i kupował następną kopę jaj. I znów zasiadaliście tradycyjnie przy stole i całą rodziną robiliście pisanki. Nie, a jelkoniak. No... Niby też twórczość ludowa, folk spirituals to się chyba nazywa, zresztą nieważne, trzeba by je ugotować. Szkoda, może by się coś z niego wykluło. Dobra, dobra, uspokój się. Gdzie jest prymus? No prymus jest, ale paliwa nie ma jak natankować, PZU nie opłaciliśmy. No to może tu w kuchni nam pozwolą, no. To my pójdziemy gotować, a ty zostań. Dobra, pilnować stolika. Jakiego stolika? To bołów pilnuj, stolika ci przecież nikt nie ukradnie. Idziemy. No.